Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Perkiowiecza. Dzisiaj jak widzicie gram sobie w Farminga 17. Jest to oczywiście polska wieś na single player. Polska wieś, no i tak. Dzisiaj będzie trochę niespodzianka, bo jak zobaczycie, mam tuż 30, ale z tego, które tak częściowo zrezygnowałem. Ojej. No i tura aktualnie, nie te wroto otworzyłem. Ja chciałem otworzyć. No i aktualnie mój zetor będzie miał tura, tak? Tu widzicie właśnie tur, niestety jest używany. No niestety wolałem kupić używany i jak niestety bez tej hydrauliki jest do tego zmienia tego konta tej osprzętu, tak? Ale to się dorobi spokojnie, z czasem się to dorobi, aktualnie mi to nie jest bardzo potrzebne, więc tylko na razie teraz nie mam tego. No i poza tym mam tu nowy osprzęt, łyżkę nową i dubelek, widły. I tak, dzisiaj będzie nowa, taka nietypowa rzecz, bo dzisiaj biorę obornik od sąsiada. Sąsiad powinien być, ale powiedział, że nie ma. Mówi mi, że powinien być, ale nie na 100%. Więc ja na wszelki wypadek wezmę zetora, bo kupuję od niego obornik. Więc ja biorę zetora, na wszelki wypadek, tak? Od razu łykę też wezmę. No więc sobie wyjedziemy. Odczepimy łyżkę. Odczepimy sobie łyżeczkę. Dobra, teraz żeby jakoś ładnie podjechać. Równo, no tak równo to. Będę trochę jeszcze. Dobra. Dobra, no co. Podczepimy. Bo nie zmyśliłem, dobra. No jak widzicie, jest tak. Teraz sobie podczepimy. O, dobra. Teraz jest gitara. Jedziemy sobie po przyczepę. No i potem z przyczepu pojedziemy do sąsiada. Po obornik. No to będę orał łąkę. Będę orał łąkę, tylko myślę, nie, gdyby was nie pomyliło. Nie to łąkę. Minął. Dobra. O. Się udało. No. Przyczepa jest. Jadziemy do sąsiada. No. On to powiedział, że jak brama będzie zamknięta, jeśli go nie będzie jednak. Jak brama będzie zamknięta, to bym tam pojechał jako z boczną drogą, tak? Tam przez łąkę jego. Więc tak zrobimy. Jak nie będzie tego, no to przez łąkę sobie przejedziemy. O.
Więc tak, w kolejnym odcinku będzie prawdopodobnie rozłożenie tego obornika, jak podajże. Tak myślę, że to zrobię to tak właśnie ten obornik. Sąsiada, kieruneczek. Kogucik. Nie pamiętam, czy mam koguta, ale włączyłem. Jest kogo, dobra. Musiałem sprawdzić. No, więc dobra, lecimy do sąsiada. Zobaczymy, czy jest. O, sobie trochę wolnimy. Halo? Kurde, chyba go nie ma. Czekajcie, o, kto mu zbije? Kurde, kamień nie ma. No, nie mogę otworzyć, niestety. Chyba go nie ma. Więc no, bo samochodu nie widać. Więc chyba nie ma go. Więc ja sobie wejdę. I sobie pojedziemy tutaj boczną, jakoś, i dróżką. No. Nie wiem, tutaj. Będzie tu. Tu nie widzę zobaczcie jakiegoś wjazdu. Tutaj chyba. No tutaj trzeba. To jest trochę zalesiona, ale o, tu widzę, że przygotował. I goryną stoi. Ale niestety nie będzie używane. Było tutaj błoto trochę. Sąsiada. Było to na placu. Widzicie, maszyny ma trochę, nie? Trochę ma te maszyny. A to ma lepszego, kurde. Lamborghini. Lamborghini ma, kurde, to jest ciągnik. Takiego to będę zbierał latami. To ja cofnę. Jakoś tak sensownie sobie ustawię. Nie będzie. O, ściągam. No jak widzicie, no bo to ma trochę. Bo to ma. Czyli cały ciągnik się pobrudził. No. Także jedno przyczepę, z tego co pamiętam, powinno mi starczyć. Jak się umówiliśmy chyba, ale jedną przyczepę. No, tak się chyba umówiliśmy. Trzeba podpiąć. No i dalej, no, muszę się tak męczyć z tym. Tym odpijaniem i podpinaniem. No i niestety. Okej. Okay. Z że te podpinanie tego to jest taka na guzik. Na szczęście, no. No co jest? O.
Ciężko trochę ma. Wiadomo, kurde, tym jego celnikiem to by było. Niestety kuczyjków nie mam. Dobra. Patrzcie. No. Zaraz zobaczymy, ile mam tego. No, trochę już tego mamy. Jest trochę już tego. I tak myślę, nie wiem, jeszcze z 3 wychy? 4? Będzie można... O kurde, tak trzeba mu burtę. I będzie można... myślę zbierać. Jeżeli mi umówiłem na jedno, na jedną przyczepę taką. Będzie na słowa chcę tu trzymać. Ja nie wiem, ona ma chyba 6 ton? Coś takiego? Pojemności? Tego co pamiętam, to coś takiego. Tego co pamiętam. No tu tego kompornika trochę brak, nie mam. Ja sobie mówiłem, że na jedną strzepę, no to ja jestem słowny człowiek. No. Słowny człowiek, ja jestem paniem. No, mam nadzieję, że słyszycie głosy ciągnika i tak dalej. Ja tu jeszcze nie dostosowałem głosu, bo no jak wiecie, na moim komputerze jestem tak, nowym. Więc tutaj głosu jeszcze nie dostosowywałem. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że w miarę. No. Ładuj gdzieś. Gazda już nie ma z kurde miejsca przyczepu. No. Także teraz sobie to zaczepimy. No i jedziemy. Niestety to mi spadło. No ja posprzątam. O, masakra. Jak mój ma ciężko, to... No nie wiem, no. To jest mój ma tylko... Z tego co pamiętam, chyba na jeden napęd. Chyba nie włączam dwóch kół. Coś nie pamiętam. Możliwe, że mam włączone dwa koła. Ostatnio orkę robiłem, to możliwe, że mam włączone. Ogólnie myślę nad założeniem przedniego napędu. Do tego zatora. Tak myślę właśnie. Czy nie założyć napędziku. Ale to się zobaczy. Zastanawiam się, ale zobaczymy. Na razie nie jest on bardzo mi potrzebny, ale jak teraz właśnie mam tego tura. Także trochę bardziej na tym zastanawiam, czy właśnie nie. Czy właśnie go nie zrobić, tak? Tego przedniego napędu. Koło nawet dać. Tam nawet nie dawać tych większych koł, nie? Tylko po prostu napęd jakieś mniejsze koła. Ale żeby były... Wiecie, żeby miał te ceny. Dobra. Więc jedziemy. Ogólnie właśnie mam nową łąkę. Niedawno właśnie sobie ją... W dzierżawę wziąłem ją. Ojojoj. Ktoś mnie nie zamknął tutaj tych. Zamknijmy. No i wziąłem właśnie łąkę w dzierżawę. Ostatnio. Właśnie niedawno, nie wiem, kilka dni temu. W dzierżawę właśnie wziąłem sobie. Obok tutaj mojej gospodarki. Wziąłem w dzierżawę.
tutaj właśnie trawa jest strasznie słaba. Jak ja nawet nie orałem, tylko właśnie chciałem sobie na niej dać obornik i potem ją sobie zorać, tak? Jak mi zostanie z tego lewa, okej. Jak mi zostanie trochę z tego jak mi zostanie trochę z tego obornik, to sobie zrzucę jeszcze na jakieś pole. Też wątpię, mi się zdaje, że jeszcze zabraknie nawet. Dobra, cofaj. Wracaj. Tam bo to jest kurde. Dobra. No. Także no. Te łąkę sobie wydzierżawę wziąłem jedną. Dlatego co jakiś czas. Właśnie ja tutaj bym sobie odpłacał tak. Tak trochę belkami, tak? Sianem trochę też. Bo właśnie od tego gościa, którego to właśnie wziąłem, te pole wydzierżawę. Właśnie on powiedział, że ja tam za dużo płacić mu nie będę, za tą dzierżawę. Tylko. O, kurde. Tylko chodzi. Kurde, znaczy. Tylko chodzi o to, że właśnie będę mu dawał tam trochę tych belek siana. Siana mu trochę dawał będę belek, albo i kiszonki. Nie, kiszonki nie, tylko tego siana właśnie. Siana i trochę tej kiszonki, nie z bel, tylko po prostu zwykłe kiszonki, tak? Mam tam właśnie takie miejsce gospodarz. On tam tylko właśnie ma łąki. I właśnie dlatego na taki deal poszliśmy. Mógł tam się wyłączyć. Na taki deal poszliśmy. Więc no, myślę, że taki deal jest w miarę spoko. No. No tego bodyka mam, ale no mało strasznie. Ja zobaczę, ile mam odcinka. 17 minut. Nie będę już tego obornika rozrzucał. Zawiozę tam tylko Zatora. 60 to jutro. Znaczy w kolejnym odcinku, tak? 60 sobie tam zawieziemy. Będziemy się ładować ją i rozrzucać. Czemu nie wziąłem od razu tam urządzenia, nie ładowałem tego rozrzutnika, bo rozrzutnik jest mniejszy niż mój moja przyczepa. Od razu wam to mówię. Właśnie dlatego od razu nie ładowałem tego i by było łatwiej trochę wziąć, tak? Już kiedyś właśnie przydzielaliśmy. Kiedy właśnie od niego brałem. Chyba jest mi standardowo, spojrzę sobie. O, głowę boli. A nie, głowa zaczęła boleć. O, sorry, naprawdę mam teraz straszny ból głowy. Więc co? Mi się zdaje, że... O, fuck. Mi się zdaje, że Zator się fajnie prezentuje z... Turem. No. Z tym napędem to jeszcze pomyślę. Może go założę, zobaczymy. Tutaj właśnie przyjdzie. Ty od razu zmienię naklejeczki na 7,45. Jeśli zmienimy naklejki wtedy. No. Także to by było chyba na tyle. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na kolejny odcinek, w którym będziemy rozłożyć właśnie tutaj obornik, tak? Orki nie będę robił, bo orki już odcinek z orki nagrywałem, więc orki nie będę robił tutaj, nie będę nagrywał, ale nagram sobie rozrzucenie obornika. Więc no, to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.